temat świadomości zmartwychwstania, co dla mnie osobiście jest bardzo ważnym elementem osiągania sukcesu w życiu. Ja naprawdę uważam się za człowieka, który jest żywy. Ale to nie oznacza teologii dla mnie. Ja naprawdę tak o sobie uważam. Ja mam bardzo poważne podejście do zmartwychwstania. I chciałbym, żebyście dzisiaj też spojrzeli na to, jakie wy macie podejście do zmartwychwstania. Czym jest zmartwychwstanie? Gdzie ono się mieści? W was. Drugi list do Koryntian 15:19 mówi tak. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Najbardziej. Ze wszystkich. Jeśli w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy najbardziej pożałowania godni. My głosimy prosperity, głosimy Ewangelię sukcesu, jesteśmy ruchem wiary. My głosimy sukces tu na ziemi, w Chrystusie. Zdrowie, długie życie, siłę fizyczną, wolność. Ale to jest coś, co stanowi jakiś element życia chrześcijańskiego. Zarzuca się takim ruchom jak nasz, że my pokładamy nadzieję w sukcesie na tej ziemi. A to jest wielodna bzdura. Od kiedy spotkałem Jezusa, to w moim życiu zaistniało coś, co nie miało miejsca wcześniej. Ja uświadomiłem sobie, że ja ominę śmierć. Ominę śmierć. Nie wiem, ilu z was miało doświadczenie ze śmiercią. Ja miałem trzykrotnie doświadczenie ze śmiercią fizyczne. Miałem też inne sytuacje, gdzie ocierałem się o śmierć. Części nie pamiętam, ponieważ ogromna ilość tego była w moim dzieciństwie. Ja w ogóle jak się potem dowiedziałem, ile ja miałem różnych rzeczy w dzieciństwie, to sobie uświadomiłem, że diabeł po prostu chciał mnie zabić. Od małego. Jakieś choroby, wypadki, nieszczęścia, to były po prostu rzeczy, że to były typowe akty jakieś zabójcze dla mnie. Ale tylko z tego, co ja pamiętam, to trzykrotnie się otarłem o śmierć. I powiem tak. No, śmierć jest zasadniczo końcem egzystencji. To jest koniec egzystencji. Wiecie, ludzie o śmierci nie chcą myśleć. Zazwyczaj ludzie nie chcą myśleć o śmierci. No, a to śmierć, będę myślał na starość o śmierci. Tak naprawdę to jest system wyparcia. Wiecie, to jest wyparcie. Nie będę myślał o śmierci. Ale dlaczego nie będziesz myślał o śmierci? Bo to nie jest nic przyjemnego, ale śmierć to jest fakt. I to cholernie poważny fakt. To jest tak poważny fakt, że jeszcze na to nie wymyślili lekarstwa. Nie znaleźli do tego filozofii żadnej specjalnej. Rozumiecie? Większość informacji na temat śmierci jest bardzo subiektywna. Ty, śmierć to śmierć. Kończą się pewne tematy, dziękuję bardzo. Już nie ma znaczenia wtedy rodzina, dzieci, przyszłość, biznes, szmal. Może przy tobie stać worek pieniędzy, może być garstka dzieci, a po prostu umierasz. Dziękuję uprzejmie. I teraz, kiedy ja się nawróciłem w 2001 roku, to właśnie pierwszą rzeczą, w zasadzie pierwszą, ja sobie uświadomiłem, ja ominę śmierć. Ominę śmierć. I wiecie, że ta myśl od 2001 roku we mnie żyje i rośnie.
Dzisiaj moja odwaga, ona cały czas jest zakorzeniona w tej myśli. Ja, Artur Ceroński, ominę śmierć. Taki numer zrobię, pójdę łukiem. Rozumiesz, o co chodzi? Ja pójdę łukiem. W związku z tym diabeł nie do końca ma czym mnie nastraszyć. Rozumiesz? On nie do końca ma niczym nastraszyć. Nie do końca jest w stanie podejść do mnie na tyle blisko, żeby mnie zdominować, bo on nie ma już tego haka. Bo główny czpień lęku, on wynika z faktu istnienia śmierci i tego, że człowiek jest na nią skazany. Skazany na śmierć. Wiecie, dlaczego najwyższe wyroki są za zabójstwa? Dlatego, że nie można odwrócić tej sytuacji. Pieniądze można oddać, odpracować, odrobić, coś zrobić. Rozumiesz, o co chodzi? Rany można wyleczyć. Można pewne rzeczy zrekompensować ludziom, ale śmierci nie zrekompensujesz. Ja zabiłem człowieka w wieku 17 lat i często byłem pytany, jak ty to zrekompensowałeś? Ja się pytam, ale komu? Czemu? Rozumiesz? W naszym mieście, dzisiaj tego już nie widzę, ale przez pewien okres czasu w jednej firmie takiej, która była dość publiczną firmą, pracował brat faceta, którego zabiłem. Ten człowiek patrzył na mnie, kiedy ja wyszedłem z więzienia, bo ja widziałem go i patrzyłem mu nieraz w oczy i on mi... Wiecie, jak on na mnie patrzył? On patrzył na mnie z tak wielką nienawiścią i chęcią zemsty. Jego charakter mu na to nie pozwalał, żeby się na mnie zemścił. Ale on tak na mnie patrzył. Wiesz, zabiłem mu brata. W jakichkolwiek był z nim koneksjach, to nie ma znaczenia. Mimo wszystko więzy rodzinne mają bardzo silny społeczny oddźwięk. Śmierć jest czymś nieodwracalnym. Mówię o normalnym poziomie myślenia tego świata. I teraz, kiedy ja rodzę się na nowo, to ja dostaję informację, która jest tak w ogóle science fiction, to jest informacja. Ja mogę ominąć śmierć. Nie tak, że mogę ominąć porażkę życiową, że tam mogę ominąć jakąś pierdołę, jakieś choroby wyjść, jakąś tam biedę ominąć, jakieś tam w ogóle... Ty, mogę łukiem śmierci wywinąć. Śmierć, która jest najsilniejszą przestrzenią na tej ziemi. Nieodwracalnym bytem. Wszystko można odwrócić, śmierć nie odwrócisz. I to jest coś, ludzie, na czym ja wyrosłem. Coś wam powiem ważnego teraz. Coś, co może was, niektórych zdziwić, może mieliście inną teologię, ale w centrum chrześcijaństwa nie stoi krzyż. I nigdy nie stał. Niestety. Też tak myślałem przez wiele lat. W centrum chrześcijaństwa stoi zmartwychwstanie. Pamiętacie ten werset? Kto w sercu swoim uwierzy, że Chrystus został ukrzyżowany za nasze grzechy? Tam jest tak napisane? A co jest napisane? Kto w sercu swoim uwierzy, że Chrystus to zmartwychwstał? Nie został ukrzyżowany. Nie umarł za nasze grzechy. Chrystus zmartwychwstał. Prawosławni nawet tak się pozdrawiają. Do tej pory. Tak się pozdrawiają. Jak się pozdrawiają, Magda, powiedz, Chrystus co? Chrystus boskaś. No, nie powtórzę. Ale tak robią oni. Tak się pozdrawiają, tak jak się u nas mówi dzień dobry, tak oni się pozdrawiają. Tak jak u nas się mówi szczęść Boże na przykład, to nie mówią Chrystus zmartwychwstał. To jest normalne wyznanie w ogóle tej religii prawosławnej. A drugi odpowiada za prawdę zmartwychwstał.
naprawdę zmartwychwstał. Zobacz, mistrzostwo świata. Ty, co za wyznanie. Zobaczcie, co, to jest ciekawe, bo zobaczcie. Religia katolicka umieściła w centrum chrześcijaństwa krzyż. Ale religia prawosławna nie umieściła krzyża. Umieściła zmartwychwstanie, czyli pusty grób. Rozumiecie? Ona umieściła zmartwychwstanie, bo to zmartwychwstanie jest w centrum chrześcijaństwa. Ja wam chcę dzisiaj o tym powiedzieć, bo ja bardzo chcę, żebyście mieli prawidłowo poukładane rzeczy w środku, bo tylko z prawidłowo poukładanych rzeczy będzie wynikała realna siła. Bo inaczej, tak, to będzie dość chaotyczne. Dość chaotycznie. Na przykład istnieje takie coś, że dam ci prosto, jeżeli w centrum chrześcijaństwa ustawiasz krzyż, to za główną siłę przewodnią będziesz brał pokutę. Rozumiesz? Pokuta jest bardzo ważna. Ale pokuta to jest środek, a nie cel. Rozumiecie? Jeżeli weźmiemy zmartwychwstanie, krzyż i zmartwychwstanie i uznamy to za jakieś narzędzie, to krzyż to jest kołek, a zmartwychwstanie to jest metalowa część tnąca, a to wszystko nazywa się siekiera. Rozumiecie? Tak musimy to ułożyć. To zmartwychwstaniem, rozumiesz, uwalisz diabła. Bo jaki cel ma pokuta, która jest wynikiem zrozumienia krzyża? Początku krzyża. Ona ma taki cel, aby odwrócić się, tak, od błędnego postępowania ku postępowaniu prawidłowemu, prawda? I to jest środek, ponieważ teraz rozpoczyna się prawidłowe postępowanie, tak? I to tutaj odnosimy szczęście dopiero, czyli w prawidłowym postępowaniu jest szczęście. Szczęście nie jest w odwróceniu się od martwego do żywego, tylko szczęście jest w realizacji życia. Zgadza się? To jest wielka różnica. Na przykład, jak jesteś głodny i siedzisz w pokoju, to pokutą jest wyjść z pokoju i iść do kuchni i otworzyć lodówkę. Wyjąć jedzenie i zrobić sobie jedzenie. To jest pokuta. Rozumiesz? Ale teraz rozpoczyna się coś, co przyniesie ci życie. Co to będzie? Konsumpcja. Zauważyłeś, że wyjście z pokoju, pójście do kuchni, otworzenie sobie lodówki i zrobienie jedzenia jeszcze nie spowodowało, że się najadłeś. Zgadza się? Nie. Dopiero teraz sobie zaczynasz co robić? Wmontowywać w siebie realne życie poprzez konsumpcję. Dlatego ja na początku chcę, żebyście zrozumieli, jak ważną rzeczą jest ustawienie tych dwóch elementów w odpowiedni sposób. Najpierw krzyż, potem pusty grób. Tylko że to z pustego grobu będzie wynikała nasza siła. Niektórzy mówią, krzyż jest mocą. Ja nie mam takich zapisów w Piśmie Świętym. Nie mam. Ja mam w Piśmie Świętym taki zapis. Mowa o krzyżu jest mocą. Tak? Nie krzyż. To jest wielka różnica. 2 Koryntian 15, 16, 17. Jeśli bowiem umarli, nie bywają wzbudzani, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Apostoł Paweł zmartwychwstanie nasze łączy ze zmartwychwstaniem Chrystusa. On to łączy w jedną brymę. Życie ukierunkowane, przyjaciele, na wieczność, czyli na zmartwychwstanie, doprowadza do tego, że nasza wiara nie upada i nasze grzechy przestają do nas wracać. Jeżeli nie jesteśmy ukierunkowani na zmartwychwstanie, to
to wiara nasza będzie upadać, będzie słabnąć i upadać, a grzechy do nas ciągle będą wracać. Że tak powiem, znowu wrócę do Kościoła katolickiego, który jest mistrzem w tym. To jest mistrz. Oni wymyślili taki system zniewolenia człowieka, że się wpale nie mieści. A głównym atrybutem ich jest to, aby utrzymywać ludzi w ciągłym poczuciu winy. W ogóle wiecie, gdzie jest siła działania Kościoła katolickiego? Podprogowe utrzymywanie człowieka w poczuciu winy. Oczywiście tam każdy będzie mówił o zmartwychwstaniu, będzie super, będzie pięknie, ale tam jest cały czas jedna rzecz, tak? Ty musisz bez przerwy się oczyszczać. Bo jak ty się nie będziesz oczyszczał, to my nie wiemy, do czego dojdzie. To jest cały czas dawane ludziom, tak? Cały czas, cały czas. Stąd konfesjonały pękają w szwach. Tak? Prosta sprawa. Jest ciągłe utrzymywanie ludzi w jakimś poczuciu winy. W jakimś poczuciu winy. Tutaj jest były ksiądz Piotrek, możecie zapytać, czy go uczyli na studiach. To jest ukierunkowanie, na przykład, gdzie Kościół katolicki sobie zrobił z tego mega w ogóle dźwignię utrzymania ludzi w saku. Ale my wiemy, że za tym wszystkim stoi szatan. A więc gdzie jest tutaj działanie diabła? Otóż diabeł chce, abyśmy my, nasz umysł, tak, czyli całą naszą duszę, odwrócili od przestrzeni zorientowania się na zmartwychwstanie. Diabeł, jeżeli diabłu się uda odwrócić chrześcijanina od przestrzeni zmartwychwstania, to on zacznie mieć dostęp zarówno do przestrzeni jego wiary, jak i do przestrzeni, gdzie będzie mógł ładować powroty grzechu. 2 Koryntian 15:14 mówi, jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to kazanie nasze daremne. A więc ukierunkowanie na doczesność, czyli odwrócenie swoich oczu od zmartwychwstania, zamyka człowieka na przekaz Boży. Ludzie są zamknięci na Boży przekaz. Paweł mówi, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, jeśli nie jesteście ukierunkowani, to zatem nasze kazanie na nic. Ja często głoszę do ludzi, tak? Ale ludzie nie są zorientowani na zmartwychwstanie. Oni są zorientowani na doczesność. Pokażę wam coś. Pójdziemy głębiej w temat krzyża. Wymiana krzyżowa. Znacie na pamięć wymianę krzyżową. Wszelkie zło należne nam, jako ludziom. Tak? Należne nam, jako ludziom, za naszą grzeszność. Spada na Jezusa. Amen? Aby całe dobro należne Jezusowi z uwagi na Jego sprawiedliwość przypadło nam. Krzyż. Potężne narzędzie Boże. Teraz ludzie mówią tak. Ja mam prawo do wszystkiego, co mówi krzyż. Mam do tego pełne prawo. Charyzmatycy znają świetnie wymianę krzyżową. Tylko u podstaw krzyża jest informacja, tak, że Jezus umarł za nasze grzechy, abyśmy mogli być usprawiedliwieni w oczach Boga. A więc w ogóle podstawą krzyża to jest sprawiedliwość. Czyli on zostaje osądzony, abym ja nie musiał być sądzony. Czyli w ogóle chodzi o fakt, że otrzymuję wstęp do życia wiecznego. Reszta to jest co? Dodatek. Jak to mawia mój znajomy, skutek uboczny chodzenia z Bogiem. To skutek uboczny chodzenia z Bogiem. Uzdrowienie, uwolnienie, zaopatrzenie finansowe to skutek uboczny chodzenia z Bogiem. Ono się nam należy z krzyża. Błogosławieństwo to się wszystko należy z krzyża. Należy. Ale to nie jest centrum zjawiska. I kiedy nasze oczy zaczynają wchodzić na przestrzeń wymiany krzyżowej w sprawach dotyczących doczesności,
to my z automatu, tak, tracimy z oczu przestrzeń zmartwychwstania. I zaczynamy skupiać się na tym, że możemy być zdrowi, możemy być silni, możemy być zaopatrzeni, możemy być szczęśliwi, nie musimy czuć się odrzuceni, możemy czuć się wspaniale, możemy czuć się cudownie, możemy być niesamowici. Super, to jest twoje i moje, ale najpierw to ja jestem pojednany z Bogiem, najpierw to ja jestem pojednany z Bogiem. I w związku z tym, tak? Jestem zmartwychwzbudzony w swoim duchu dziś, a w przyszłości będę zmartwychwzbudzony w swojej ciele, w duszy i w ciele. Jestem człowiekiem zmartwychwstania. Śmierć nade mną nie ma władzy. Jeżeli ja wiem, że śmierć nade mną nie ma władzy, coś wam powiem, to jest takie fajne, tak? To już żaden z symptomów śmierci nade mną nie ma władzy. W ogóle powiem wam jeszcze prościej. Skoncentrowanie na zmartwychwstaniu jest w stanie doprowadzić nas do tego, że wszystkie symptomy śmierci będą dla nas, tak, niedoświadczalne. Od razu rozpieprzysz kwestie choroby, biedy, patologii, różnych odrzucenia momentalnie. Byleby się skupić na zmartwychwstaniu. Byleby się na tym skupić. Byleby żyć mentalnością zmartwychwstania. Pamiętam, jak dziś byłem w kościele zielonośrodkowym. Był człowiek tam, który bardzo chciał na misję pojechać do jednego kraju, gdzie mordowali chrześcijan. On się cieszy, dostał objawienie, mówi, jadę tam, super. I staliśmy w takiej małej grupce, już się dzielił z nami tym. I tam jeden z braci mówi, ale bracie, przecież możesz tam zginąć. Ja do dziś pamiętam wyraz twarzy tego człowieka, zatarł ręce, mówi, szybciej do ojca. To było dla mnie nie do końca jasne jeszcze. Ale ja patrzyłem na tego człowieka, jak go do dziś widzę. Człowieka, który zaciera ręce na informację o tym, okay, że może tam zginąć. I on mówi, szybciej do ojca. Ten facet żył zmartwychwstaniem. On żył zmartwychwstaniem. On nie miał rozwolnienia, jak się mówiło o śmierci, jak większość chrześcijan. Tam śmierci, jak symptom śmierci przychodzi, to jest rozwolnienie. Co się stało? Przecież wiesz, że ja katar dostałem. O Jezus, Jezus, mam katar. A ty przecież katar przybiłeś do krzyża, Jezus. I każde wydmuchnięcie nosa, to w potępieniu mu to robię. Biorę potępienie. Ja mówię, kupiłeś te krople do nosa? No to ja się modlę. Ja mówię, ale dalej masz katar, no może kup krople. Ile już masz tam? Miesiąc. Dobrze, mówię, to może nie wiem, może ktoś się pomodli, czy może ja, może ktoś. A po kup krople, cholera. Panie Jezu, mam katar. A tamten zaciera ręce i mówi, proszę ciebie, szybciej do ojca. Ty, subtelna różnica. Skupienie na rzeczy doczesnej i skupienie na zmartwychwstaniu. Okej? Okay? Skupienie na rzeczy doczesnej i skupienie na zmartwychwstaniu. Szok. Mateusz 26:32 mówi, po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was. Głęboka świadomość wyższości życia wiecznego nad życiem doczesnym powoduje generację potężnej mocy, która to moc nadaje coraz większe tempo naszemu życiu. Jezus mówi, po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was. Co to znaczy? To znaczy, że chrześcijanin skupiony na zmartwychwstaniu, ukierunkowany na zmartwychwstanie, tak, to jest człowiek, który się rozwija szybciej, lepiej i mocniej. On jest zawsze pierwszy. Zawsze pierwszy. Zawsze pierwszy. Zawsze pierwszy. Po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was. Mówi Jezus. 11 przykazanie Dereka Prince'a brzmiało w ten sposób. Błogosławieni przywódcy, gdyż będąc na przodzie, piersi będą zastrzeleni. To biskupstwo się ubiega, pięknej pracy prawie.
Kto o biskupstwo się ubiega, powinien być skupiony na zmartwychwstaniu. Bo będzie szedł naprzeciw kolumny. I naprzeciw kolumny będzie najłatwiej go trafić. Ludzie mówią, chcę potężnej służby. Chcę być pierwszy. Panie! A Bóg mówi, jesteś skupiony na zmartwychwstaniu? Rozumiesz? Jesteś? Bo idąc jako pierwszy, musisz być jak Sikorski. I możesz się kulą kłaniać. Rozumiesz? Przywódca się kulą nie kłania. Nie kłania się kulą. Bo musisz być człowiekiem, który jest gotowy na śmierć. I śmierć dla ciebie nie może być problemem. I dla żadnego chrześcijanina śmierć nie może być problemem. Śmierć to nie jest problem. To ukierunkowanie na doczesność powoduje, że śmierć staje się problemem, a w związku z tym każdy symptom śmierci staje się problemem. I potem przychodzi jakiś symptom śmierci i chrześcijanin zamiast stanąć, tak, w wierze i uderzyć, tak, to mówię, a co się stało? No co się stało? Normalnie śmierć przychodzi. Pytanie, czy ty wierzysz, że śmierć bierzesz szerokim łukiem? Czy ty w to wierzysz w ogóle? Czy ty jesteś ukierunkowany na to? Czy nie? Czy masz rozwolnienie od razu, bo coś ci nie wyszło? Drugi Koryntian 15, 29-34. 29 werset mówi. A to przeczytam nawet. 29-34. Drugi Koryntian. Pierwszy. Zaraz sprawdzę, czy to pierwszy czy drugi. Pierwszy Koryntian, 15 rozdział, 29-34. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie bywają zbudzeni, to po cóż się dają chrzcić za nich? Po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Tak i ja codziennie umieram, bracia. Jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek? Jeśli umarły nie bywają wzbudzeni, jedzmy i pijmy, były drogą rzewy. Nie bądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga. Dla zawstydzenia waszego to mówię. 29 werset to jeden z takich bardziej kontrowersyjnych wersetów w Piśmie Świętym. Co to znaczy chrzcić się za umarłych? Niektóre denominacje religijne przyjęły taką filozofię bardzo literalną i na przykład chrzczą się za swoich zmarłych krewnych. Wśród mormonów jest to dość normalna praktyka, że jeżeli ktoś się nie ochrzcił, a umarł, to teraz jakiś tam brat swat się za niego chrzci i się mówi, że to tam dla niego coś znaczy, to nic nie znaczy. To słowo jest dziwnie przetłumaczone to w ogóle, bo te całe zdanie. To słowo dotyczy po prostu chrztu. To słowo dotyczy tego, że wiecie, czym jest chrzest. To jest zanurzenie się w śmierć i wydłużenie się jako nowy, żywy człowiek. A więc Paweł bierze chrzest za przykład i pokazuje, że chrzest jest świadectwem ukierunkowania na życie wieczne, czyli zmartwychwstanie. Chrzest to śmierć. To wejście w śmierć i powstanie do żywych. To symbol tego zjawiska. Prorocza informacja. I Paweł mówi, skoro zmartwychwstanie nie istnieje, to po cóż się chrzcicie i robicie tą całą fanaberię z tym chrztem. Jeżeli nie ukierunkowujecie się na zmartwychwstanie, to po co ten chrzest? Wystarczy, przyjaciele, że przypomnijcie sobie swój chrzest, kiedy zostałeś utopiony i wydłużony.
I zacznij w tą stronę kierować swój umysł. Rozumiesz? Ukierunkuj się na zmartwychwstanie. Wersety 30 i 32 pokazują świadectwo mocy w poświęceniu wynikające z ukierunkowania się na wieczność. Paweł mówi, że ja ukierunkowany na wieczność mogłem przeciwstawiać się mocą ciemności w Efezie. Dopiero ukierunkowanie się na wieczność, ukierunkowanie się na zmartwychwstanie nadaje, tak, realną siłę życiu chrześcijanina. A wersety od 33 do 34 wykazują błąd ukierunkowania się na doczesność i Paweł nazywa to grzechem. Paweł mówi: ludzie, wy nawet nie powinniście rozmawiać w ten sposób, że życie doczesne jest ważniejsze niż wieczne. My bierzemy ten werset i często stosujemy go w różnych sytuacjach i to jest bardzo dobry werset pokazujący, że głupkowate, złe, przyziemne rozmowy są w stanie zniszczyć dobrą relację. Ale tak naprawdę podstawa tego wersetu mówi o tym, że nawet mówienie o tym, że to, co doczesne, jest ważniejsze niż to, co wieczne, to w ogóle grzech. Że w ogóle my powinniśmy żyć w kategoriach takich, że cokolwiek dobrego tu przeżywamy na ziemi, tak? To w wieczności będą rzeczy lepsze. Rzeczy lepsze. I musimy być na to ukierunkowani. Nasze dziękczynienie musi wyglądać w ten sposób: Boże, dziękuję Ci za to, co mam tutaj, ale ja wiem, że to jest nic w porównaniu do tego, co ja mam w wieczności. Boże, ja będę myślał o wieczności. Ja będę myślał o wieczności. Ja naprawdę myślę o wieczności. Ja naprawdę o tym myślę. W ogóle ja coraz więcej myślę o wieczności niż o teraźniejszości. Ja widzę w ogóle, że myślenie o teraźniejszości, to ono się gdzieś kończy. Rozumiesz? Robisz życie, robisz biznes, robisz coś, układasz coś, a to potem się toczy. Rozumiesz? Co tu w ogóle? To co? Nad czym tu będziemy się zastanawiać? No co? No kurczę, tak. Pieniądze są do siebie podobne. Tak? Doświadczenia są do siebie podobne. Ja nie wiem, co tutaj w ogóle wiesz. Żyjemy, robimy. Przyprowadzamy ludzi do Jezusa. No możemy sobie liczyć tych ludzi. No chcemy, liczymy. Ja tego powodu liczyłem, potem przestałem liczyć. Mówię, policzyłem, mówię, bo to mówię, już nie liczę, bo już nie wiem w ogóle, już nie jestem w stanie ogarnąć. Coraz więcej ludzi w służbie, coraz więcej jest nawróconych, uzdrowionych. Mówię, już nie liczę, bo już nie umiem. Tak, już mi się to urwało, to przestałem liczyć. W ogóle rozwijam jakieś służby, no potem jest ta służba, służba żyje, funkcjonuje, no cieszymy się, służba działa, ale przepraszam, co będziemy robić? Będziemy skakać do kurs, ta służba jest? No nie, no jest służba. Czasami ludzie szukają potem ekscytacji, przychodzą do mnie, wiesz, taki czuję się wypalony, jak służba ci idzie, no idzie. Ja mówię, to o co ci chodzi? Czego ty chcesz? O takiej euforii jak na początku. Ja mówię, mogę ci testosteron załatwić. Pan jeszcze parę zastrzyków i w miarę euforii ma problem. To co? Z kitu, no człowieku, bo on euforii, bo w służbie euforii nie odczuwa. Ja mówię, przyprowadzasz ludzi, to jest przyprowadzam. Uzdrawiasz, uzdrawiam. Ale czego ty chcesz dalej? Takiego. Takiego chciałem. A bo przychodzą do mnie i mówią, tak bym bardziej Jezusa chciał kochać. Ja mówię, ale jak? O co to nie chodzi? Bo ja nie wiem. Tak. Ale ja mówię, ale ja, bo ja mówię, nie wiem. Bo w mojej Biblii jest napisane w ogóle tak, że na tym polega miłość do Boga, że On bardziej umiłował nas, niż my Jego. To ja wiesz, że mam taki sposób na to, bo ja się w ogóle cieszę z tego, że On mnie kocha. Ja się naprawdę, przepraszam, może urażę uczucie niektórych z was, ja się w ogóle nie spinam, co ja czuję do Boga z powochoną. Bo ja nie wiem, co ja do Niego czuję. Ja tam do żony wiem, co czuję, do dzieci, rozumiecie, do was, to wiem, co czuję. Ja naprawdę nie próbuję pomieszać w ogóle filozofii różnych. Ja nie wiem, co ja do Boga czuję. Wiecie dlaczego? Bóg jest duchem. Ja mam jakieś uczucia, ja jestem w stanie je sobie, a też mam różne te uczucia. Różne, tak, bo to różnie jest w ogóle. To nie mam czegoś takiego, że ciągle na słodko chodzę, jakiś taki jestem w ogóle rozpłynięty w tym Bogu, w ogóle jakoś tak, nie wiem, ja nie wiem, czy tak można w ogóle. No,
Znaczy może można, to kwestia myślę w ogóle jest jakiegoś chyba, no może to, no, poeta będzie miał inaczej, powiedzmy muzyk inaczej, Kowal inaczej. Nie wiem, czy Kowal akurat będzie miał takie stężenie emocjonalne jak malarz, czy ktoś, nie wiem, czy tak będzie przeżywał tego Boga, może on będzie inaczej, może ten Kowal będzie przeżywał tego Boga wykuwając klingę, tak? Tak? Duchową klingę. Duchowy Kowal wykuwa duchową klingę, żeby demonowi poderżnąć ścięgna. On będzie inaczej miał niż duchowy malarz, rozumiesz, który tańczy i maluje obrazy pod inspiracją Ducha Świętego. Super! Ale to są dwa różne, może tam przeżywaj, ale to są w ogóle inne kwestie. A ja nie wiem, jak ja czuję cały czas do Boga. Ja wiem, jak do człowieka czuję. Rozumiecie mnie? Ja się przestałem jakby tych rzeczy, jakby te rzeczy, kombinacje alpejskie z nimi robić, tak? Bo to dziwnie wychodzi później. Ja już takie ruchy spotykałem w swoim życiu, że człowieku, dziewczyna, ona tak męża nie miała, bardzo chciała, ale że się wywaliła w wierze i już to ona teraz sobie zrobiła męża, Boga, jak ona zrobiła, męża z Boga i ona nawet urlop brała, jechała do hotelu i tam kwiaty kupiła, no bo honoru taka nasza siostra w Chrystusie. Nie wiem, czy już po opamiętaniu, czy przed, czy w trakcie, jakkolwiek, czy takie jest zostanie, nie wiem. Ona jechała tam w tym hotelu, która urlop dwa dni, tam siedziała sobie z Bogiem, kwiaty robiła, znaczy kupywała, jakieś prezenty mu robiła. Znaczy dla mnie to jest zaburzenie. Ale ona tak sobie przeżywa, to jest jej w ogóle prywatna sprawa. Ja tak nie przeżywam. Ja nigdy nie kupowałem Bogu kwiatów, tak jak nie palę zniczy na cmentarzu, nie widzę takiej potrzeby, żeby coś tam palić, coś tam kupić. Wiesz, o co chodzi? Ja przeczytałem, że Bóg jest duchem. I mam mu oddawać część w duchu i w prawdzie. To ja w ogóle chodzę w prawdzie, wiesz, o co chodzi? I w ogóle łączę się na pewno duch, nie do końca potrafię to wytłumaczyć. Jak nie umiem po polsku, to w innych językach to wytłumaczę. Rozumiesz? Jakoś sobie. I sobie tak lecimy do przodu i wiem, że jestem cholernie kochany i w ogóle też wiem, że go kocham i na podstawie tego, jak jestem mu posłuszny, określam w ogóle w zasadzie jakość mojego kochania. Bo on powiedział, kto mnie miłuje, przestrzegać będzie przykazań moich, no to na tych prawdach jadę równo. Jakoś specjalnie nie wiem, co czuję. Tam wiem, co czuję, to Michała Korgola, to wiem, co czuję. A tak to rozumiesz, to ja wiem, co czuję, to do niego i to no, bardzo jasne. Tu nie potrzebuję, wiesz, tu nic, tu nie mam wołanu żadnego. Tak? Ale, a tamtą nie do końca wiem. Nie spinam się na tym też. Dlatego, że ja jestem ukierunkowany na zmartwychwstanie. Na zmartwychwstanie. Na zmartwychwstanie. Ja myślę, że w ogóle moja relacja w wieczności to będzie w ogóle ta, która jest tutaj, to jest niczym, to tylko to będzie w wieczności. Ja tak wierzę, wiecie? Bo ja będę w ogóle Boga widział. Będę Boga widział. Ewangelia Marka, 16 rozdział, 14 werset mówi: gani ich niewiarę, że nie uwierzyli, którzy go widzieli. To przez wiarę ukierunkowujemy się na życie wieczne. Duchy niedowiarstwa chcą blokować ukierunkowanie duszy człowieka na życie wieczne. On po zmartwychwstaniu pokazuje się komuś i oczywiście oni nie wierzą, mówią, że to nie jest Jezus. Tak? I on potem gani ich niewiarę. Przez wiarę musisz się ukierunkować na zmartwychwstanie. Przez wiarę. Musisz powiedzieć w imieniu Jezusa, ja ustanawiam, że ja jestem ukierunkowany na zmartwychwstanie. Ja wierzę w zmartwychwstanie, ja wiem, że jestem częścią zmartwychwstania, ja wiem, że jestem dzisiaj żywy w duchu i ja wiem, że wstanę w duszy i w ciele. Ja będę w ogóle, ja wiem, że moja wieczność będzie lepsza niż teraźniejszość. Ja będę tam patrzył. Tam będzie moja nagroda. Tak? Ja tam idę, w ogóle idę. To słowo, że jestem pielgrzymem na ziemi, to jest we mnie wbite. Ja naprawdę tutaj uważam, że jestem pielgrzymem. Ja jestem pielgrzymem. Ja specjalnie tego, słowo honoru, ja specjalnie tego swojego życia tak tutaj na tej ziemi nie, ja wiem, nie upiększam. Rozumiecie? Bo ja wiem, że w ogóle to życie tutaj to mnie też ogranicza trochę.
Jestem trochę ograniczony tym życiem. Ci z was, którzy idziecie teraz głębiej w Chrystusa, to pewnie macie takie odczucia, że trochę tutaj życie ogranicza. To ciało ogranicza w ogóle, to wszystko takie ogranicza. Ogranicza. Czujesz się ograniczony, bo Słowo Boże mówi, że dopóki jesteś na ziemi, to jesteś oddalony od Pana. Ty ograniczeni jesteś. Kiedyś tu się tutaj powiedział, pamiętaj, nie mebluj swojej celi nigdy. Nie mebluj swojej celi. Wiecie, wyprowadzamy ludzi z zaburzeń, prowadzimy ich po prostu w miejsce totalnego sukcesu, szczęścia i tak dalej, ale ja zawsze do ludzi mówię tak na luźnie, wiesz, tak jak z Sarcią. Sara wie, że jest cudownym dzieckiem, wspaniałym, najwspanialszym, natomiast też wie, że nie jest pępkiem świata. Ona od urodzenia ma to powtarzane. Nie jesteś pępkiem świata. Jesteś bardzo ważna, wspaniała, dla nas najważniejsza, super, ale to nie pępek świata. Z tej twoje potrzeby nie są najważniejsze na świecie. Nie, to bez przesady. Ja bym nie chciał, żeby nasze dziecko rosło w mentalności, że w ogóle jego potrzeby są najważniejsze na świecie. Nie. Nie. Są rzeczy wyższe niż potrzeby naszej córki, okej? Okay? Są rzeczy wyższe. I nasza córka też, wzrastając w Chrystusie, musi te rzeczy pojmować coraz bardziej. Bo bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. I ona musi to wiedzieć, ona musi mieć to w swoim sercu. Łukasz 14:14 mówi tak: odpłatę będziesz bowiem miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwym. Wiele finałów życiowego sukcesu nie osiągniemy podczas doczesnego życia, ludzie. Wiele finałów tu się nie ziści. To trzeba mieć w ogóle taki naturalny dystans do tego życia tutaj na ziemi codziennie. Tu wiele rzeczy się nie ziści nam. Odpłatę będziesz bowiem miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwym. Część rzeczy osiągniemy tu na ziemi poprzez naszą wiarę, tak? A część to dopiero dotkniemy tam, po tamtej stronie. Bo oko ludzkie nie widziało i ucho ludzkie nie słyszało, co przygotował Pan dla tych, którzy Go miłują. Tak mówi Słowo. Paweł mówi, ja słyszałem niewypowiedziane słowa. Coś wam powiem. Ja sobie słucham od czasu do czasu takich informacji, bo też szukam takich informacji o ludziach, którzy umarli i wrócili tutaj z powrotem. Większość to jest bzdura. 90% to jest taka sieczka, że się wpala nie mieści. To ludzie jasne mają. Różne. Czasami to nawet wiem po czym. Tak opowiadają te rzeczy. Bo to tam panieluki opowiadają. Zawsze, to na przykład mnie zaciekawiło, takie badania zrobiłem, że jak katolicy umierają i zostają potem wzbudzeni z martwych, to wszędzie tam widzą Marię, świętych, tam je oprowadzają. Protestanci nie, tam zawsze jest. To było zawsze dla mnie takie ciekawe. Protestantów Jezus osobiście, katolików zawsze, proszę Ciebie, jakoś Maria, ktoś tam mówi, cholera jasna, jak to tam, to tam się religia tam dostała. Rozumiecie, że to jest jasna? Katolik on zawsze ma tam Marię, tam, tu, gdzieś ona tam zawsze ta Maria te drzwi tam mu otworzyła. U protestanta nie słyszałem nigdy, żeby tam Maria jakaś była, proszę Ciebie, Józef czy jakikolwiek tam inny gostek. To jest zadziwiające, nie? Bo rozważcie. To niesamowite. To każdemu według w ogóle tego, co mu w głowie nakładł na ziemi. Nie? Ale są takie fajne rzeczy, realne rzeczy. Realne świadectwa. Jest parę realnych świadectw, które naprawdę widziałem, przeczytałem, czy zobaczyłem. Jest parę realnych świadectw. I wiecie, co było zaskakujące w tych świadectwach wszystkich? Żaden z tych ludzi nie chce wracać na ziemię. Dopiero pod wyraźną jurysdykcją Jezusa, rozumiesz, bo ty musisz wrócić, masz coś do zrobienia, nie? A normalnie to było, Panie, ja chcę tu zostać. Od razu jak przeszedł tą granicę, to już nieważna była żona, mąż, dzieci, śmieci, nic! Panie, ja tu zostaję! W ogóle nie wracam tam, przecież tam jest kąpiel. W stosunku do tego, co jest tutaj, to tam jest w ogóle taki melans, ty, w ogóle chlops, pory roku. Topa się zaczyna i kończy. Rozumiesz, o co chodzi? Ból, nieszczęście, tragedia. Przekraczasz granicę i już nie chcesz wracać.
Już nie chcesz wracać. Żadna normalna dusza nie chce stamtąd wrócić. Żadna normalna dusza. Rozumiesz? Żeby nikt logicznie myślący nie chce wybrać w ogóle ziemi na rzecz nieba. Paweł mówi tak. Paweł w pewnym momencie to w ogóle staje przed takim dylematem. Mówi, w ogóle jedno i drugie mnie pociąga. Wiesz, co Paweł mówi? Tylko poczucie obowiązku mnie tu trzyma. Tak już bym się pomodlił z wiarą, żeby umarł. Już mam dość. Kamieniami mnie rzucają. Rozumiesz? Inni mnie za Zeusa wzięli człowieka, a tego drugiego za człowieka. Rozumiesz? Jak mnie za bałwana nie biorą, to mi walczy. To za życie. Człowieku, 12 lat puchy od siedział, ty. Rozumiesz? Co to w ogóle rozumiesz? Co to w ogóle za życie? Mówi tam do mnie, rozumiesz, przed czym on się borykał, człowiek wiary. Wiecie, że on by przez wiarę poszedł do nieba. Się pomodlił, że chce umrzeć i koniec. Kiedyś, słuchajcie, tutaj w Polsce budowali taka grupa religijna, budowała sobie kościół i przyjechali tam zaprzyjaźnionego kościoła bracia ze Stanów. I przyjechał taki też z nimi brat. 40 parę lat miał. I słuchajcie, i siedzi przy stole z nimi tam któregoś dnia i pomagał im w budowie. I mówi tak. Żona moja już od Boga, żona mu umarła. Żona moja odeszła do Pana. Dzieci mam odchowane, mówi. Nawet ogród mam wypielęgnowany. Mówi, w ogóle nie mam tu nic. Nic na tej ziemi już tu nie mam, nie? Ja wiem, że on, bo to była jego modlitwa, nie? Oczywiście wiemy, że to diabeł odbiera życie, nie Bóg. Ale to była jego modlitwa. Chcę pokazać wam jedną rzecz. I tak siedział z nimi przy stole i mówi, już nie chcę tu być. W ogóle poszedłbym do ojca. Następnego dnia spadł z rusztowania i się zabił. Następnego dnia. Ktoś mówi, o, on się przeklął. Okej, on się przeklął, tylko już chciał. Kiedy zapytałem Boga, dlaczego mężowie Boży odchodzą do Boga wcześniej. Na przykład nie w wieku 120 lat. I tu się dowiedział, bo chcą. Bo chcą. Bo to jest, zrozumcie mnie, bo to jest dobry wybór. Wiadomą rzeczą jest, tak, że to diabeł odbiera życie człowiekowi. Bo to jest to, to my wiemy, ale to nie o to chodzi, kto co odbiera. Tu chodzi o to, co jest lepsze, a co gorsze. Dlaczego ja wam dzisiaj o tym mówię? Dlatego, że zorientowanie, to nikt nie mówi, żebyś się modlił, żebyś umarł. Nie. Ty się módl, żebyś żył 120 lat i trwaj w wierze, żebyś na tej ziemi wykonał najlepszą robotę dla Królestwa i bądź szczęśliwy na maksa. Rozumiesz, o co chodzi? Aleluja. Tylko, że zrozum, że cokolwiek dobrego masz tu na ziemi, to tam jest lepiej. Lepiej. Najwyższa formuła szczęścia tutaj, rozumiesz, to tam jest taka cieniutka. My tutaj skaczemy, hura, halleluja, ile my tutaj w ogóle, jak my tu szczęśliwi jesteśmy, wiesz, wchodzimy sobie w różne relacje, w różne rzeczy, super, kochamy, jesteśmy kochani, super, tak? Tylko to takie. Takie wszystko. Tego rodzaju myślenie jest we mnie. Ja mam takie myślenie. Ja cały czas jestem zorientowany na zmartwychwstanie. Bo ja śmierci nie biorę pod kątem takim, że umrę, tylko ja biorę śmierć pod tym kątem, że zmartwychwstanę. W ogóle nie rozumiecie, śmierć to jest w ogóle, wiesz, to chwila. Zamykam oczy, tak? Otwieram i jestem w raju. Patrzę w lewo, Abraham pomyka. Człowieku, rozumiesz jaki klimat? Możesz popajerować z Abrahamem. Patrzysz tam gdzieś, Mojżesz sobie łowi coś. I w ogóle klimat. Dawid jedzie. Chcę, żeby zrozumiał w ogóle specyfikę zajścia. A potem, jak już wiecie z nauczek, cała ekipa schodzi tu na ziemię. Tak dopiero się zaczyna przed ciebie kolejna przestrzeń naszego życia. Ludzie, przed nami dopiero życie. Teraz to jest rozgrzewka. To rozgrzewka. My się rozgrzewamy. My nie możemy się na tej rozgrzewce skupiać. Rozgrzewamy się.
Nas rozgrzewka nie może zmęczyć. Jak ja trenowałem karate, to mieliśmy rozgrzewkę do 40 minut nawet. Wielu ludzi, kto zrezygnowało, mówi, taka długa rozgrzewka. Ale w rozgrzewce się nie szuka sensu. Rozgrzewka jest po to, żeby cię rozgrzać. Potem jest trening zasadniczy, a potem dopiero są efekty. Niebo jest domem naszym. A w przyszłości tysiącletnie królestwo tu na ziemi, a następnie nowe niebo i nowa ziemia. To są nasze cele. Tutaj to przejścióweczka. Poznaliśmy Jezusa, w zasadzie my dopiero przed pokoju siedzimy. I tak musi być ukierunkowanie. To w ogóle zupełnie inna przestrzeń będzie rozumienia wszystkiego. Ewangelia Jana 11:25 jest napisane, rzekł Jezus, ja nie zmartwychwstanie. Kto w mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Ukierunkowanie duszy na zmartwychwstanie stwarza praktyczną przestrzeń do niwelowania symptomów świerczy podczas ziemskiego życia. Ukierunkowany na zmartwychwstanie momentalnie rozwala symptomy śmierci. Gdzież jest śmierć już odło twoje? Gdzie? Co ty mi możesz zrobić? Jak ty rozumiesz zmartwychwstanie, jak ty jesteś ukierunkowany na życie wieczne, to przychodzi symptom śmierci w postaci choroby, opresji, czegokolwiek, a ty pierwszą rzecz, to mówisz do diabła, to no weź uspokój się bez przesady. Tylko na tyle cię stać. Tylko tyle potrafisz. Co ty potrafisz? Dlaczego? Dlatego, że jesteś skoncentrowany na zmartwychwstaniu. Dzieje apostolskie 1:22. Stał się wraz z nimi świadkiem jego zmartwychwstania. Masz głosić zmartwychwstanie jako podstawę życia. Gdy głosisz Ewangelię ludziom, to głosisz zmartwychwstanie. Wal do ludzi prosto z mostu, że w Chrystusie Jezusie jest powstanie z martwych. Przerób swoją Ewangelię. Mów do ludzi, gdy oddasz życia Jezusowi, to staniesz z martwych. Rozumiesz? Mów o krzyżu. Mów o pokucie. Mów o tym, że ludzie są w grzechach i że Chrystus ich może wyzwolić, jeżeli go przyjmą. Ale pokazuj ludziom kwintesencję zjawiska. Mów, ludzie, tu chodzi o zmartwychwstanie. Jak nie przyjmiecie Jezusa, to nie staniecie z martwych. No chyba, że na sąd. Dzieje apostolskie 4:33. Składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Wielka moc, wielka łaska. Co oni robili? Na co był ukierunkowany pierwszy Kościół? Na co? Na zmartwychwstanie. Co oni robili? Składali świadectwo o zmartwychwstaniu z czym? Z wielką mocą. Oryginał mówi w wielkiej mocy, czyli towarzyszyła im wielka moc, kiedy oni mówili o zmartwychwstaniu. W ogóle zobaczcie, za co oni byli szykanowani. Za to, że w ogóle oni mówili, że Jezus żyje. I że oni nie pomrą. Taki jest motyw w ogóle, że oni głoszą kogoś, kto umarł, a oni utrzymują, że żyje. Wiesz. I że ten go uzdrowił, który umarł, a oni mówią, że żyje. Zaprzeczają jakiemuś faktowi w ogóle historycznemu. Czy was nie zastanowiło, dlaczego ten pierwszy Kościół? Bo tam nastąpiło wiele wypaczeń i było wiele wypaczeń. Od razu. Ale czy was nie zastanowiło, że ci ludzie bez żadnego problemu oddawali życie za wiarę, a wtedy ich chcieli jak niepłatne zboże człowieku. Oni tak cholernie wierzyli w zmartwychwstanie, do tego stopnia, że najstarszy list Nowego Testamentu, pierwszy list do Tesaloniczan, był pisany przez Pawła dlatego, że w tych zborach to oni się tak skupili na zmartwychwstaniu, że przestali pracować. To Paweł do nich napisał, kto nie pracuje, ten też nie chce. Kto nie chce pracować, ten też nie chnieje, bo on miał problem z tym. No bo oni wiecie, co oni robili. Mówili, to w ogóle wiesz, to się umrze, zaraz się zmartwychwstanie i koniec. Oni się tak nakręcili na zmartwychwstanie i oni wszędzie o tym zmartwychwstaniu mówili. Paweł musiał to prostować listami apostolskimi, no bo to kurczę, trzeba się do roboty wziąć.
Normalnie pracujcie, normalnie żyjcie, funkcjonujcie, rozumiesz? Nie naginajcie historii. Ale z drugiej strony chcę wam pokazać, jak bardzo ci ludzie byli zafiksowani na zmartwychwstaniu. I oni, głosząc o zmartwychwstanie, budowali tamtejsze kościoły. Bo tu nie jest napisane, że Tesaloniczanie nie głosili Chrystusa. Nie, oni głosili Chrystusa. Właśnie chodzili i opowiadali o zmartwychwstaniu Chrystusie. I to budowało ich kościół. Tylko inne sfery mieli popaprane. No się do wniosku, po co tu robić, jak zaraz trzeba umrzeć. Potem wstać z martwych. Diabeł ich złapał z innej strony. Ale ty już wiesz, jak masz żyć tutaj, ty wiesz, że masz pracować, funkcjonować, ty wiesz, że masz z krzyża sukces finansowy, ty wiesz, że masz w ogóle to wszystko, ale ty musisz być ukierunkowany na zmartwychwstanie. Dla tamtych ludzi nie było problemu iść na śmierć. Rozumiecie, o co tu chodzi? Filozofia pierwszego kościoła była tak skoncentrowana na zmartwychwstaniu, że kiedy oni byli pędzeni na śmierć, rozumiecie, to oni mówią, okej, super. I ciebie do ojca, ale numer. Ich to kręciło. To przez lata wytworzyła się inna atmosfera. Przez lata Kościół zaczął świeceć. On stał się świecki, czyli światowy. Rozumiecie? Przekierowano umysły ludzi na rzeczy teraźniejsze, doczesne. My podziwiamy tych ludzi, podziwiamy mistyków pierwszych. Wiecie, oni może nie mieli takiego poznania jak my, bo nie mieli. Oni nie rozumieli wymiany krzyżowej dogłębnie, absolutnie. Bo ja czytam wielokrotnie tych mistyków, to mówię, kurczę, w ogóle wiesz, niepotrzebnie, no niepotrzebnie w ogóle różne rzeczy doświadczali, tym niepotrzebne opresje mieli, nie, tam nie chromili diabła, w ogóle mogli to robić, nie, ale tego nie robili, bo nie wiedzieli. Ale filozofia zmartwychwstania była tak silna, że dla nich, jak przychodzili i brali na krzyż, to oni byli brawo. Mówili, okej, szybciej do ojca, będzie lepiej. A kiedy połączysz te dwie sfery, kiedy połączysz skoncentrowanie na zmartwychwstaniu i to plus świadomość wymiany krzyżowej, tak, to ty jesteś torpeda. Torpeda. Bo ty osiągasz absolutny sukces tu na ziemi i jednocześnie to cię w ogóle nie zafiksowuje. W ogóle to cię nie zafiksowuje. Wczoraj na tym filmie ten Creed rozmawia z Rocky i mówi tak. Dlaczego ja z nim przegrałem? A Rocky mówi, wiesz dlaczego? Bo on nie ma nic do stracenia. I walczy tak, jakby nie miał nic. Ty masz wszystko. Masz pas, żonę, w ciąży, jesteś bogaty, on nie ma nic. Rozumiecie? Ten ukraiński bokser wywalał palety z tirów, nie? Nie miał nic. Nic. Dlatego walczył jak dzik. Nie bał się śmierć. Był oswojony ze śmierci. Dopiero jak Chryst się oswoił ze śmiercią, to rozmawiał to. Jak się oswoił ze śmiercią. Rozumiecie, jak ważną rzeczą jest skoncentrowanie na życie wieczne? Wielka moc im towarzyszyła, gdy o tym głosili. A wielka łaska spoczywała na nich. Potężne doświadczenie łaski w życiu chrześcijanina jest, otwiera się wtedy, kiedy jest skoncentrowany na zmartwychwstaniu. Dzieje apostolskie 24-21. Jestem postawiony dziś przed wami, przed waszym sądem, z powodu zmartwychwstania. Zmartwychwstanie, ukierunkowanie na zmartwychwstałe życie i głoszenie o tym przynosi opresję. To dopiero przynosi opresję. To dopiero przynosi opresję. W ogóle zauważcie, możecie głosić różne rzeczy, ale kiedy na przykład zaczynacie mówić o tym, że jesteście jedno z Chrystusem. Jest dym? Od razu jest dym. Jak to? Ty to ty, a Chrystus to Chrystus. A jeszcze taty biblijne. Chrystus we mnie, nadzieja, chwały. Jedno jestem z Nim. I to powoduje w ludziach
Tak? Bardzo duże podniesienie emocji. Dlaczego? Bo demony od razu są poruszone. Wiesz dlaczego? Bo ty zaczynasz dotykać sfery zmartwychwstania i zjednoczenia. Im bardziej będziesz poruszał sprawę zmartwychwstania, im bardziej będziesz głosił zmartwychwstanie, im bardziej będziesz prezentował je poprzez swoje poselstwa, tak? Tym bardziej będzie diabeł chciał zamknąć ci buzię. Paweł mówi, stoję przed sądem waszym, dlatego że głoszę zmartwychwstanie. Taka jest prawda. To ich bolało. O żadnym przywódcy religijnym nie mówiło się, że wstał z martwych. Tylko o Jezusie. I to ich bolało. Oni wiedzieli, że zabijając przywódcę, odcinają w ogóle całą formację uczniów jego. A tutaj stało się coś innego. Oni zabili Jezusa, a uczniowie dalej byli i się mnożyli jak mrówki. Oni mówią, o co chodzi? O co tu chodzi w ogóle? Chodzi o to, że oni wiedzieli, że on wstał z martwych. I oni wiedzieli, że oni wstaną z martwych. Oni nie bali się śmierci. Uczniowie nie bali się śmierci. Wszyscy apostołowie, za wyjątkiem apostoła Jana, zginęli śmiercią męczeńską. Oni nie bali się śmierci. Rozumiecie? Bo wierzyli w zmartwychwstanie. To nie byli szczególnie odważni ludzie. Nie próbuj w sobie odnajdować szczególną odwagę. Ale ukierunkuj się na zmartwychwstanie. Zobacz, co się zacznie dziać z tobą w środku. Ja ci daję świadectwo o sobie. Ja się ukierunkowałem na zmartwychwstanie. I moja odwaga zaczęła rosnąć z miesiąca na miesiąc i z roku na rok. Objawienie Jana, 20 rozdział, 6 werset. Błogosławiony jest święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim śmierć nie ma mocy. Będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować w nim będą. Życie ukierunkowane na zmartwychwstanie to życie panowania. Ty panujesz. To wtedy realnie panujesz. Kiedy ty jesteś ukierunkowany na zmartwychwstanie. Człowieku, przechodzimy różne problemy życiowe. Bycie chrześcijaninem nie oznacza być wolnym od problemów. Bycie chrześcijaninem oznacza zwycięstwo nad każdym problemem. Ale kiedy my przechodzimy te problemy, to my, będąc ukierunkowanymi na zmartwychwstanie, natychmiast będziemy brali autorytet. Natychmiast. To też spowoduje, że nie będziemy rozmiękli, że nie będziemy lecieli bez przerwy, jak nam się coś stanie. Wiecie, dzieci na przykład takie są, że tam się gdzieś puknie, stuknie, leci, płacze. To mnie zawsze mówili, chodź, to cię podniosę. Ja tam leżałem, nie mogłem, upadł. Chodź, to cię podniosę, no chodź, chodź. Nie jesteśmy dziećmi. Nie w tych kategoriach. Mamy być dziećmi w naszej wierze, ale mamy być dorosłymi w naszym myśleniu. Rozumiesz? Mamy w ten sposób myśleć. Mamy myśleć jako ludzie ukierunkowani na zmartwychwstanie. Jak będziesz się modlił, to powiedz, Panie Boże, ja przekierowuję swój umysł na zmartwychwstanie. W centrum chrześcijaństwa jest pusty grób. Pusty grób. Żaden przywódca religijny nie wstał z martwych. Nie jeden oddał życie za swoich wiernych. Rozumiesz? Wśród pogan. Rozumiesz? Ale tylko Jezus stał z martwych. Umieranie za kogoś w sferze ludzkiej to jest rzecz powszechna. Normalny, zdrowy rodzic odda swoje życie za dziecko. Normalny, zdrowy rodzic. Chyba, że rodzic jest pokrzaniony. Ale jak rodzic jest zdrowy, to odda życie za dziecko. Po prostu. Zdrowy przywódca położy życie swoje za ludzi, którym przywodzi. Nazywa się ich potem bohaterami. Tak? Ale tylko Jezus stał z martwych. Żaden przywódca nie stał z martwych. Żaden rodzic nie stał z martwych. Rozumiesz? Jezus stał z martwych. I wierząc w Jezusa, otworzyłeś sobie drogę do zmartwychwstania. Musisz na to być ukierunkowany i musisz to głosić. To jest też Duchu Święty, naucz mnie,
Jak mam głosić ludziom zmartwychwstanie? Naucz mnie, Duchu Święty. Przerób moje głoszenie. Rozumiesz? Ja będę stawiał ludzi przed faktem zmartwychwstania. Ja będę świadczył o tym, że jestem zmartwychwzbudzony wraz z Chrystusem. Ja będę mówił o tym, że będzie nowe niebo i nowa ziemia i będą tutaj tylko ci, którzy zostali zmartwychwzbudzeni z Chrystusem. Do nieba wchodzą tylko ci, którzy zostali zmartwychwzbudzeni w duchu. Musimy mieć coś wspólnego z Bogiem. Jakąś wspólną część. Musimy mieć wspólną część. Tą wspólną częścią jest zmartwychwstanie. Mamy wspólnotę życia z Nim. Wspólnotę życia. To jest wspólnota życia. Wspólnota życia. Rozumiem? To jest wspólnota życia! Do nieba nie wchodzą ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z Bogiem. Nic wspólnego nie mają z Bogiem. Oni muszą iść do piekła. A kiedy Ty jesteś ukierunkowany na zmartwychwstanie, to nie tylko przeżywasz je w duchu, wiedząc, że idziesz do nieba, ale też cała siła nieba zaczyna przez to Twoje ukierunkowanie przenikać tutaj do Twojego życia. Wszystko przestaje być takie wielkie znowu. Choroby, niemoce. Już nie panikujesz. Już w ogóle na luzie. Wierzysz sobie na luzie. Diabeł przychodzi, a Ty na luzie. Bez spinki. Bez spinki. Co się stało? Spokojnie. Jestem nowym stworzeniem. Chrystus stał z martwych. Ja też stanę z martwych. I taki diabeł straszny, jak go malują. Proszę Was o to, bo to jest tak naprawdę mega fundamentalna rzecz. Jeżeli chcecie posłuchać o tym więcej, na podstawach chrześcijańskiej nauki jest całe nauczanie na temat zmartwychwstania, o czym powinniście bardzo dobrze wiedzieć. Bo też głosząc Ewangelię będziecie rozmawiali z ludźmi, ludzie będą Wam zadawali różne pytania. Musicie umieć obronić Waszą wiarę. Musicie umieć to zrobić. Umieć ludziom powiedzieć, dlaczego tak jest. Ja umiem ludziom powiedzieć. Jestem w stanie wyjaśnić każdemu, jaki będzie jego los. Każdemu wyjaśnię jego los. Powiem mu w ogóle. Podam mu kilka opcji. Gdy zrobisz to, będzie tak. Gdy zrobisz to, będzie tak. Gdy zrobisz to, będzie tak. Proszę bardzo. Oto kładę przed Tobą. Życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Co wybierasz? Co Ty wybierasz? I tam też jest w propozycji w ogóle nowe życie. Tam jest propozycja zmartwychwstania. Tak. Tam jest Bóg. I do Niego prowadzi krzyż oczywiście. Chciej tak być ukierunkowany. To Ci bardzo pomoże w życiu. A codzienność przestanie Cię tak cisnąć. Przestaniesz panikować. Nie wyszło mi. Coś się stało. Spokojnie. Staniesz martwy. Ale kiedy? Mówię, to już od Ciebie zależy. Chcesz szybciej do Ojca, to nie ma problemu. Ja zamierzam żyć na tej ziemi 120 lat, bo ja mam tutaj trochę roboty do wykonania. Po prostu. Poza tym muszę się trochę pozbierać na koronę, także to jest kwestia inwestycji. Kwestia inwestycji. Wstańmy, proszę. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Tobie, potężny, wielki Boże, że Ty jesteś Bogiem życia, że Twoje światło przenika dzisiaj każdego z nas. Ja modlę się, Duchu Święty, teraz dziękuję Tobie, że Twoje słowo dociera do ludzi, że ono przenika każdego człowieka, że dzisiaj ludzie są podnoszeni Twoim słowem, że namaszczenie, które jest na tym słowie, ono wprowadza ludzi w miejsce zwycięstwa, w miejsce jeszcze głębszego rozumienia łaski, w miejsce, w którym będą jeszcze lepiej rozumieli swoje możliwości w Chrystusie. Ojcze, my zabezpieczamy to słowo Twoją krwią, i ustanawiamy, że zło nie może go tknąć. W imieniu Jezusa. Amen.